Cześć, witajcie na kanale Pracownia iCard. Dzisiaj chciałam Wam pokazać dwa małe albumiki folio. One są bardzo do siebie podobne, są wykonane dla dwóch koleżanek, które dostaną te albumiki w tym samym czasie, więc dlatego też to podobieństwo jakoś tam nie jest przypadkowe. Różnią się kolorystycznie i też różnią się papierami, które dziś tutaj użyłam. Zaczniemy może od tego, który wykonałam pierwszy. Pierwszy był niebieski, ten na razie odłożę. I on wygląda tak. Ogólnie wykonałam je oczywiście przy pomocy tutorialu Kasi z kanału Scrapcade. I tak nasz albumik jest wymiarów. Już widzicie, co zapomniałam, jakich jest wymiarów. 10,5 na 15 to na pewno. Ta pierwsza strona jest troszeczkę mniejsza. Ogólnie robiłam bazę z papieru A3, więc to jest akurat cała długość praktycznie papieru i połowa, jeśli chodzi o wysokość. Albumik tutaj ma napis album, to jest tekturka z fabryki Weny, lekko przytuszowana brązowo. Ostatnio spodobał mi się ten taki efekt ombre, więc go używam. Tutaj mamy kompozycję kwiatową, są to kwiaty z White Orchid i pewnie jeszcze jakieś dodatkowe, to już niekoniecznie wiem, ale to jeśli ośledzicie mój kanał, to są te zakupy ze sklepiku na strychu ostatnie. Tutaj mamy papier, też już wiecie, nie zapisałam sobie kolekcji, nie pamiętam, więc nie będę Was tutaj bajać. Jeśli ktoś będzie bardzo ciekawy, no to pytajcie, to ewentualnie będę gdzieś tam szukać i wpiszę w komentarzu. Album jest zamykany na kokardkę, która jest jakby tak przekładana i z tej strony wiązana. Zobaczcie. Ona przyklejona jest tutaj i z tej strony. I otwieramy albumik. I on się otwiera w ten oto sposób, ale może po kolei zobaczymy, co mamy tutaj. Tutaj mamy takie kieszonki, tak naprawdę tutaj jest taka malutka, że można coś włożyć i tutaj taka większa. I ja wykonałam dwa takie tagi, na jednym jest tutaj jeszcze odbity motylek, drugi jest czystym. Tutaj dziurkaczem brzegowym zrobiłam taki, za to można jakby wyciągać. I tutaj jest taki spinacz, to jest tekturka z motylkiem z Craft Molly. Po rozwinięciu. Tutaj zostawiłam praktycznie tą stronę taką dość pustą, jest tylko motylek. Taki to jest na takim filcu, tekturka taka jakaś z takim nadrukiem kolorowym. I tutaj mam koroneczkę, za którą też ewentualnie można coś wetchnąć, dość lekkiego, ewentualnie coś jeszcze przymocować. I po kolei tutaj dalej mamy stronę, na której tak są, jest motylek wycięty, jest ten kwiatuszek powtórzony z motywu z pierwszej strony, pół perełki. Zobaczcie to sobie z bliska. Nagrywam dość już późno, więc to światło może jest troszeczkę kiepskie. I tutaj są takie duże dwa tagi z takim grafiką z motylka i też z papieru wycięty taki motyw postcard. I z tyłu one są niebieskie. Tutaj na górze mam takie brązowe nity i stążeczka w tym samym kolorze, która gdzieś tam cały czas się tutaj przewija. I tu jest taka kieszoneczka. Tutaj mamy zawiązywane na wstążeczkę wodospad. I mamy cztery strony. Pierwsza, druga, tu mam odbitego motylka, trzecia i czwarta. I tutaj też jest odbity motylek. Od razu zawiążę, żeby mi się tutaj gdzieś to nie pozaginało. Prawda, ta wstążka nie trzyma jakoś tak super tego wodospadu, ale to chociaż troszkę go tutaj przytrzymuje u góry, żeby się nie otwierał. I tu mamy takie okienko zamykane na nitkę i na ćwieki. I zobaczcie, tu jest taki, oj, wypadła mi książeczka, taki motylek metalowy. Jeśli dobrze pamiętam, to dostałam go w czasie drugiej wymiany. Tutaj są perełki i też ten kwiatuszek z taki, co właśnie z przodu, czy tutaj z boku.
I tutaj zobaczcie, otwieramy. W ogóle jeszcze Wam pokażę te ćwieki, bo one są takie fajne, miziate. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. O, teraz troszkę się gdzieś łapię, że są takie milutkie. I tutaj otwieramy. I też mam odbitego tutaj kwiatuszka, motylka i z drugiej strony motylka. Trochę te albumy są robione tak na szybko, więc nie wszystko jest do końca tak dopracowane, jakbym chciała. Ale mimo wszystko chciałam Wam pokazać, bo to są moje pierwsze albumy folio. I tutaj mamy belly band i taki mini albumik. Z tyłu kartka jest przyklejona i ona się rozkłada w taką harmonijkę. Tu mamy odbitego kwiatka, motylek jest, tu jest motylek, tu jest właśnie ten tył, więc w tą stronę. Tak, tak składany. Też go szybciutko zawiążę. Ogólnie, jak widzicie, to jest taki album w kolorze niebieskim, głównie gdzieś tutaj dominujący. Też tuszowałam brzegi, troszkę postarzałam go, także tak to wygląda. No i w sumie to jest wszystko, jeśli chodzi o ten album. I drugi, no, on jest praktycznie taki sam, mówię, różnią się kolekcje, trochę gdzieś tam ten kolor. Troszeczkę inaczej jest przywiązywany, ponieważ po prostu z mojej szybkości zapomniałam przykleić wstążkę pod papiery. Dlatego tutaj z tyłu przykleiłam ją na taśmę i też jest tak obowiązywany. Tutaj zobaczcie ten piękny papier ze Scrapers, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli nie, to mnie poprawcie. Też napis album, taka kompozycja kwiatowa. I otwieramy. I na tej samej zasadzie tutaj mamy ten spinacz. Już nie miałam takiego z motylkiem, gdzieś wcześniej wykorzystałam. Pozostały więc tylko spinacz. To jest agrafka, nie spinacz. Ciągle mówię spinacz. No to... tutaj mamy dwa tagi w ten sposób, one są tutaj wycięte brzegowym dziurkaczem, troszkę przytuszowane. Tutaj mamy właśnie taką kameę, zobaczcie, będzie ją widać, o jest, wyostrzyło się, ona jest taka jasno-miętowa. Tutaj miałam koronkę w kolorze ecru i ja sobie ją potuszowałam na zielono, żeby tutaj mi pasowała do kompozycji. Tutaj ten papier, zobaczcie, też jest taki fajny, nie wiem, czy to widać, o troszkę teraz, że to jest taki brokatowy i jednocześnie gdzieś tam błyszczący. To jest jeden arkusz z bloku takiego kreatywnego, dziś kiedyś w Lidlu kupiłam, świąteczny swoją drogą, wielkanocny, ale akurat też można wykorzystać fajnie te kwiatowe, do kwiatowych, te kwiatowe papiery gdzieś do takich neutralnych rzeczy. I tutaj bardzo podobnie, mamy dwa tagi. Z tej strony są właśnie motylek, ta postcard i z tyłu są niezapisane. Widzicie, jeszcze gdzieś znajduję takie kawałki kleju na gorąco. Nie, oj, no. Są też półperełki, kwiatuszek, motylek z tej strony. I tutaj też mamy wodospad. Też pokażę Wam szybciutko. I też cztery strony. I tutaj odbity motylek. Mówię, już ten drugi, właśnie ten zielony poszedł mi szybciej, bo już po prostu zrobiłam na wzór tego niebieskiego, dlatego nie ma tu praktycznie nic jakby więcej niż to, co zobaczyliśmy w tym niebieskim. Mamy też tutaj kwiatuszka, tu mamy perełeczki. Tutaj zobaczcie, taki mam takie dyndadełko. Zobaczymy, czy to złapie ostrość. Dwa ptaszki w takim kółeczku. I takie ćwieki, one są takie brokatowe. One były niebieskie. Ja troszeczkę promarkerami, tak żeby to się trzymało, przemalowałam je na zielono. I tutaj zobaczcie. O, gdzieś mi tu podeszło. Też otwierane okienko i te same stemple zrobione. Tutaj wiecie, gdzieś mi ten ćwiek zaczepia i nie wiem właśnie, czy nie porwie mi całego sznurka. Nie wiem dlaczego. Nie zauważyłam, że on jest taki, ma ząbka, ale już wiecie, nie chciałam zmieniać, bo
żeby nie odklejać papieru, żeby się gdzieś tam to nie popsuło. I tutaj mamy belly band. I też odwiązywana kokardka. I na tej samej zasadzie taka harmonikowa, harmonikowy mini albumik. Też jest motylek odbity. Ten kwiatuszek i przyklejona wstążka. Tutaj na belly bandzie w tym i też w tym niebieskim albumiku jest doklejona taka tasiemka w kropeczki. Gdzieś tam pewnie macie też ją w swoich kolekcjach. I tak to, kochani, wygląda. To są właśnie moje pierwsze albumy folio. Także dajcie znać, czy coś z tego będzie, czy Wam się podobają. Ja powiem Wam, że jestem dość zadowolona, mimo że robiłam to w ekspresowym tempie, bo w sumie ten wyszedł mi półtorej godziny, chociaż już tu się mąż denerwował, bo mieliśmy plany na wieczór obejrzeć jakiś film, a zrobiła się godzina, ojejku, która? Już jest po północy, a musimy rano wstać i to jest właśnie najgorsze, bo tak to byśmy na pewno ten film jeszcze sobie obejrzeli. No nic, czasami, wiecie, nasza pasja jest ważniejsza. Zdarza się tak. Także dziękuję Wam za obejrzenie. Właśnie dajcie znać, jak Wam te albumiki się podobają i zapraszam Was do moich innych filmów. Do zobaczenia. Pa, pa!